Hej, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kosmetyczny haul zakupowy, czyli co nowego kosmetycznego pojawiło się u mnie w ostatnim czasie. Ten film został nagrany tak naprawdę na Waszą prośbę po ostatnim denku, gdzie któraś z Was zwróciła uwagę na to, że coraz częściej robię denka i coraz rzadziej uzupełniam jakieś swoje niedobory kosmetyczne. To, co Wam pokażę tutaj, to nie jest zakup jednorazowy w drogerii czy w perfumerii. To są zakupy jakby zbierane po wykończeniu ich poprzedników, także pokazuję Wam rzeczy, które są następcami produktów, które w ostatnim denku po prostu straciły swój żywot. Jako pierwszy pokażę Wam żel do golenia, niby nic wielkiego, to jest ten żel Satin Care Gillette Olay Vanilla Dream. Ja nigdy wcześniej tego żelu nie używałam. Używam żele do golenia właśnie nie pianki, tylko żele szczególnie z Gilletta, bo je bardzo, bardzo lubię za ich gęstość, konsystencję, za to jak fajnie trzymają się ciała, zmiękczają włoski właśnie przed depilacją. Natomiast jakoś ten olej zawsze tak omijałam szerokim łukiem, bo wydawało mi się, że to jest trochę przekombinowane. Ale gdzieś ostatnio, nie wiem czy w jakiejś gazecie, czy gdzieś tam dziewczyna właśnie bardzo zachwalała i zapach tego produktu, i jego konsystencję, że jest jeszcze gęstsza niż standardowe żele Gilletta, także zobaczymy. Podobno też przepięknie pachnie. Napiszcie mi, jeżeli używałyście i macie jakieś zdanie na ten temat. Kolejnym produktem, który kupiłam sobie całkiem niedawno w Rossmanie na jakiejś promocji, jest krem pod oczy z serii Yanda. To jest krem pod oczy na dzień dobry i na dobranoc, redukcja zmarszczek, rozjaśnienie cieni, siła terapii połączonych, biała peonia, kremik 40+. Ja jeszcze nie używałam tego produktu. Zobaczcie, w ogóle on jest ładnie zapakowany. Czarno-złote, takie dosyć luksusowe opakowanie. Nie używałam go jeszcze pod oczy, natomiast otwierałam i sprawdzałam, jaka jest konsystencja. Konsystencja jest taka kremowa, dosyć bogata, a jednak szybko się wchłania, bo maznęłam sobie rękę. Nie wiem, czy tutaj coś będzie widać. Natomiast tak jak mówię, na okolice oczu jeszcze nie kładłam. Zapach jest żaden. Zapach jest, także jest to na pewno kosmetyk nieperfumowany, także zapach jest tak naprawdę właściwie niewyczuwalny. Także krem pod oczy z firmy Yanda, biała peonia. Zobaczymy, jak tylko skończę ten, który teraz używam, to na pewno Wam powiem za jakiś czas, jak on się u mnie sprawdził. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam do tego produktu, to to, że on nie ma pompki. Ja jednak preferuję kremy pod oczy z pompką, bo dozuję wtedy odpowiednią ilość produktu i mam cały czas świadomość, że ten krem jest taki bardzo higieniczny i to wszystko jest zamknięte w środku, ale da się to przeżyć. Kolejnym produktem, który bardzo chciałabym Wam pokazać w tych zakupach, jest to produkt, który kupiłam jakiś miesiąc temu. To jest wazelina, tak naprawdę to jest wazelina z kwiatem nagietka. Jest to produkt niemiecki. Ja to kupiłam dla mojego synka, który po zdjęciu gipsu z całej rączki, po 6 tygodniach noszenia, miał bardzo przesuszoną, podrażnioną, zaczerwienioną, swędzącą skórę. I ja mu ten krem, wazelinę, maść kupiłam w takim sklepie z niemieckimi kosmetykami. Słuchajcie, jaki to jest genialny produkt. To jest niby wazelina, natomiast to nie jest aż tak ciężkie jak typowa wazelina, bo tu jest duży dodatek wyciągu z nagietka. Jak poczytałam sobie polskie tłumaczenie tego produktu, to się nazywa w ogóle tłuszcz mleczny. To jest tak jakby właśnie taka mleczna, kremowa konsystencja, jednak dosyć mocno tłuszczowa. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, że nie jest to takie tłuste i śliskie jak wazelina, jest to troszkę bardziej takie balsamowato, właśnie kremowe, ale bardzo ładnie natłuszcza skórę i dosyć szybko się wchłania. W dodatku przepięknie pachnie. Ja ten zapach uwielbiam. Ten zapach jest bardzo łagodny, subtelny, miękki, delikatnie kwiatowy, taki pudrowy, bardzo, bardzo fajny. A co najważniejsze, ręka mojego syna, która naprawdę była w opłakanym stanie po tym gipsie, bardzo szybko doszła ta skóra do siebie. Była piękna, mięciutka, zregenerowana, błyszcząca, przestała go swędzić. Bardzo szybko ten produkt mu pomógł. Bardzo niewielkie zużycie, naprawdę dużo tego używałam, dlatego że niewielka ilość właśnie wystarcza, żeby pięknie ten produkt rozprowadzić. Pokażę Wam to z bliska, to nawet można kupić, słuchajcie, na Allegro u ludzi, którzy handlują niemieckimi kosmetykami, niemiecką chemią. Ja to akurat kupiłam w sklepie stacjonarnym, bo w Łodzi jest sporo sklepów z niemieckimi produktami, także jeżeli gdzieś to spotkacie, do łokci, do pięt, do kolan, nawet jeżeli macie ekstremalnie suchą skórę, nie wiem, na łydkach czy tutaj na przedramionach, zdecydowanie polecam, bardzo, bardzo fajny produkt dla całej rodziny, do całorocznego stosowania na różne problemy skórne. Mnie się ten produkt bardzo podoba i on kosztował, słuchajcie, między 10 a 14 zł, taki słoik, takie pudełko o pojemności 250 ml, także jeżeli jesteście zainteresowani jakimś tłustym właśnie kremem, to polecam. Melkfett.
tak się nazywa, nie wiem jak to się czyta, to jest po niemiecku. Natomiast na Allegro widziałam, że jest kilka osób, które mają ten produkt. Kolejnym produktem, który chcę Wam pokazać, jest mgiełka z Bath & Body Works. To jest mgiełka o zapachu Dark Kiss. Ponieważ ja wszystkie mgiełki z Bath mam raczej takie w stronę odświeżająco, niebiesko, orzeźwiających, chciałam jakąś mgiełkę, która zastąpi mi perfumy na jesienno-zimowe chłody. I to jest strzał w dziesiątkę. To jest kolejna mgiełka, która jest przepiękna, która mnie nie zawodzi, która ma pazur, która nie jest mgiełką odświeżającą, jest taką mgiełką jakoś, ma w sobie to coś po prostu, naprawdę. Tu jest trochę piżma, trochę ambry, to nie jest słodka, waniliowa, otulająca mgiełka, to jest mgiełka zadziorna, mgiełka kobieca, mgiełka sensualna, bardzo, bardzo fajna, ale przy tej ciężkości takiej jesiennej nie powoduje osłabienia, bólu głowy jakieś. One po prostu są pozbawione, według mnie, wszystkie te mgiełki, jakichś substancji drażniących układ nerwowy, nie wiem. Mnie po prostu wszystkie te zapachy opowiadają i ten Dark Kiss uważam, że na jesień będzie fantastyczny. Kolejnym produktem jest Batiste. To też jest chyba jakaś nowość, to jest idealny produkt dla mnie, ponieważ jest to spray zapobiegający puszeniu i elektryzowaniu się włosów. Zapach, obłęd, zero przeciążenia włosów, używa się tego na włosy suche, przed szczotkowaniem, ja sobie tym psikam całe włosy, rozczesuję, one się faktycznie nie puszą, nie mam później takiej, wiecie, spuszonej kitki, jak ja sobie nieraz robię, ja mam włosy dosyć sypkie, więc one często się elektryzują, szczególnie jak zaczynamy nosić jakieś takie golfiki, sweterki. Tutaj przy stosowaniu tego produktu nie ma tego właśnie odczucia elektryzowania się włosów. Jest dosyć wydajny, nie zostawia żadnego osadu, jest po prostu świetny. Pokażę Wam tutaj z bliska, może sobie przeczytacie. W każdym razie, jak będziecie szukały w Rossmaniach, jest napisane z tyłu, że jest to spray zapobiegający puszeniu i elektryzowaniu się włosów. Świetny, polecam. Kolejny produkt, jaki kupiłam, to jest szampon, którego ja używam na zmianę z szamponami oczyszczającymi i nawilżającymi moje włosy. To jest szampon Joanna, nadaje platynowy odcień. To jest szampon, który ma niwelować żółty odcień włosów. On niekoniecznie daje odcień platynowy, mnie nie daje. Ja go używam maksymalnie raz, dwa razy w tygodniu, to jest max, na zmianę z innymi szamponami. I on właśnie jakby pozbawia moje włosy żółtego odcienia. Jest naprawdę świetny, ma mocno atramentowo-fioletowy kolor w użyciu i później cała woda, która spływa, jest taka fajna, fioletowa, także jakość tych włosów nie obciąża, nie przesusza przez to, że ma jakiś w sobie pigment i przy okazji mówię, te włosy są takie odrobinę chłodniejsze, także jeżeli o to Wam chodzi przy blondzie, to ja Wam zdecydowanie polecam włączyć ten szampon do Waszej pielęgnacji. Kolejne produkty do włosów, tutaj sporo się nawet do włosów zebrało, to jest duo z The Body Shopu, banana shampoo i banana odżywka. To jest mój ulubiony zapach produktów do włosów z The Body Shopu i ja to po prostu kupiłam, będąc w Gdańsku albo w Gdyni, w jakiejś galerii handlowej na promocji. Ten zestaw kosztował 32 zł, także po 16 zł jeden produkt. To jest produkt, który ma nawilżać nasze włosy, odżywiać. One dobrze myją, nie obciążają, ja je bardzo, bardzo lubię, ale powiem szczerze, że powodem, dla którego ja kupiłam ten zestaw, jest zapach, bo jest to zapach autentycznie rozgniecionych, tłuczonych, świeżych bananów. Przepiękny, bardzo fajny, także będziemy sobie z Natalką razem używać. Kolejny zestaw też do włosów, jaki kupiłam, ale to już tylko i wyłącznie z myślą o sobie. To jest zestaw produktów Lee Stafford. Ja Wam kiedyś pokazywałam maskę w pudełku do włosów z tej samej serii. Ja to kupuję w Rossmanie, ale tylko wtedy, kiedy jest w promocji, bo jest to seria dosyć droga. Teraz nie było tej maski. I kupiłam sobie szampon i odżywkę do włosów. To jest szampon, aby włosy były dłuższe i zdrowe. I na odżywce jest napisane dokładnie to samo. Odżywka, aby włosy były dłuższe i zdrowe. Przecudowny, perfumowany zapach tych kosmetyków, który zostaje na włosach po myciu. Jest głównym atutem tych produktów. Drugim atutem jest to, że włosy się pięknie rozczesują, nie elektryzują, a jakby wartością, która im troszkę odejmuje fajności, jest cena, bo te produkty w promocji kosztowały każdy po około 24-26 zł, czyli 50 zł za taki duet. Natomiast one są dosyć wydajne, bo to są takie, ten jest taki, szampon jest żelowy, ale gęsty, natomiast tej odżywki jeszcze nie miałam, maska była bardzo wydajna, bo była bardzo kremowa, także zobaczymy. To jest z jakimś kompleksem Pro Growth, to jest pewnie kompleks jakiś opatentowany przez tą firmę. Natomiast jeżeli będziecie w Rossmanie, to chociaż powąchajcie sobie te produkty, bo przepięknie pachną. Następne produkty, jakie Wam pokażę, to będą produkty do brwi.
Kupiłam sobie Vibo Eyebrow Stylist w takim brązowym, chyba to jest kolorze, nie wiem, czy jakiś blond, czy po prostu on się nazywa brąz. Nie wiem, jest w brązowym etui. I jeszcze kupiłam sobie z Miss Sporty przeźroczysty żel do brwi. Tego używam na co dzień, teraz również go mam. Ja mam cienkie brwi, więc wiecie, ja z nimi żadnych cudów nie zrobię. Odpowiada mi bardzo jego kolor, bo to jest taki zimny odcień, właściwie taki taup zimnego beżu zmieszanego z szarością. Bardzo fajnie na tych brwiach się rozprowadza. Jedynym jakby minusem dla mnie jest to, że ta szczoteczka, sama jej długość, ona jest dosyć długa. I zdarza mi się po prostu umazać tą szczotkę tutaj gdzieś tym produktem, ale ja wtedy odczekuję kilka chwil, aż to przyschnie i ścieram sobie patyczkiem kosmetycznym, takim suchym. To wtedy schodzi tak fajnie jak błotko, nic się nie rozmazuje. Natomiast ten produkt, Miss Sporty Just Clear Mascara, kupiłam sobie do ujarzmiania tych brwi, ponieważ ten też troszkę te brwi stylizuje, oprócz tego, że nadaje im kolor i one są takie sztywniejsze. Natomiast ten już zupełnie te włoski tak ujarzmia, że one jak już są uczesane tym, to one się trzymają jak od lakieru do włosów. Także jak na przykład jakąś kredką sobie wypełniam brwi, to właśnie tym później je usztywniam. Także to są produkty drogeryjne, rossmanowskie, każdy po około 10 zł. Zdecydowanie warte polecenia, bo już kiedyś te produkty miała. Pokażę Wam teraz coś, co u mnie chyba na kanale rzadko się zdarza, właściwie nie wiem, czy się już kiedyś zdarzyło, chyba raz w życiu Ardell Demi Wispies kiedyś Wam pokazywałam, bo ja praktycznie nie kleję w ogóle sztucznych rzęs. Ja mam dosyć długie swoje rzęsy, chyba że chcę osiągnąć taki efekt, wiecie, wow, taki właśnie na jakąś imprezę czy coś. Ja nie lubię takich jakichś makijaży obciążających powieki. Ja wolę sobie dokleić pasek sztucznych rzęs, zrobić kreskę i to dla mnie już robi cały make-up i na przykład mocniejszą pomadkę. Także na ostatnią dużą imprezę, na którą szłam i chciałam właśnie, żeby ten makijaż był bardziej wieczorowy, chciałam sobie kupić jakieś fajne rzęsy, ponieważ dla mnie Kasia Katosu jest absolutnym guru, jeżeli chodzi o rzęsy, w ogóle o makijaż, bardzo, bardzo ją lubię i bardzo jej ufam. Postanowiłam kupić sobie rzęsy, które ona zaprojektowała. To są rzęsy Black Leather Perfect Eyelashes by Katosu. Ja te rzęsy kupiłam w Minty Shopie. Tu Wam pokażę Kasi oko tych rzęsach. Ona wygląda przepięknie. Rzęsy są fantastyczne, są mięciutkie, na moje oko, jak widzicie, takie dosyć okrągłe, ja się tutaj spojrzałam w lusterko, one mi wystarczyły na około 3/4 powierzchni tutaj tej linii rzęs i właśnie spowodowały wydłużenie zewnętrznego kącika oka do góry. Te rzęsy są takie, że one tu są króciutkie i potem robi się ich coraz więcej właśnie ku końcowi, mają właśnie charakter takiego kociego oka nadać. Bardzo ładnie się trzymały. Użyłam je z klejem, który Kasia do tych rzęs polecała. Ardell Clear. Po prostu Lash Grip Ardell Clear. Ten klej po nałożeniu na pasek rzęs był biały, natomiast on potem się zrobił zupełnie niewidoczny. Bardzo dobrze się czułam z tymi rzęsami. Makijaż bardzo ładnie wyglądał. Rzęsy mi się pięknie trzymały. Ja je czułam. Ja je przez całą noc czułam, że mam naklejone. Natomiast wyglądały ładnie. Makijaż był dopełniony, fajny. To była taka kropeczka nad i. Są niezwykle mięciutkie. Bardzo łatwo mi się je przykleiło, chociaż ja absolutnie nie jestem ekspertem w klejeniu rzęs. Ale obejrzałam filmik Kasi, który Wam mogę podlinkować na dole bez problemu. Także z chęcią Wam polecam ten film. Jeżeli też nie bardzo radzicie sobie z klejeniem rzęs, a macie czasami ochotę na jakąś imprezę, to polecam Wam właśnie filmik Kasi, polecam Wam to duo, ten klej i te jej rzęsy. Naprawdę taki efekt. Kolejne produkty, które chcę Wam pokazać w tym filmie, to będą produkty z Inglota. To są na przykład dwa błyszczyki. Ja na te błyszczyki czaiłam się już naprawdę dawno. Myślę, że kojarzycie, jeżeli zaglądacie do Inglota te produkty. To są takie błyszczyki trójwymiarowe. Jeden jest taki bardziej fioletowy, drugi jest różowy ze złoto-niebieskimi pigmentami. I one tak naprawdę mają tylko podbić jakby kolor pomadki, czy podbić kolor naturalnych ust, albo ewentualnie dopełnić jakąś barwą. One kosztowały w regularnej cenie 39 zł, natomiast jak ja byłam w Inglocie po jakieś tam zakupy, na przykład chusteczki do demakijażu, to pani powiedziała mi, że te błyszczyki są teraz minus 50%, także każdy z tych błyszczyków kosztuje 19 zł. W tej chwili delikatnie bardzo mam dosłownie maźnięte usta tym różem. To jest taki błyszczyk, który przepięknie owocowo pachnie. Ja nie jestem szczególnie błyszczykowa, ale te bardzo mi odpowiadają. Usta mi się po nich nie lepią. Ja czuję autentycznie, jak te usta są nawilżone, fajne, takie pulchne.
i mają jakiś delikatny poblask koloru, także dla dziewczyn, które właśnie lubią błyszczyki, które nie są takie same w sobie makijażowe, tylko właśnie są takim delikatnym efektem w makijażu, to ja bardzo polecam, bo właśnie ta ich trójwymiarowość, takie mienienie się jest bardzo ciekawe i teraz ta cena też na pewno zachęca do zakupu. Poszłam kupić sobie na podróż chusteczki Milk & Tonic do demakijażu dla wszystkich typów skóry, bez parabenu, bez alkoholu, testowane dermatologicznie. Ja te chusteczki już kiedyś miałam, bardzo je lubię, ja je bardzo polecam. Jak dla mnie mogły być tylko ciut bardziej nasączone, natomiast bardzo fajnie zmywają makijaż, wszelkie zabrudzenia właśnie skóry. Ładnie odświeżają, nie podrażniają oczu, bardzo naprawdę są fajne. Kolejnym produktem, jaki kupiłam przy tamtych zakupach w Inglocie, jest pędzel też, na który długo chorowałam i właśnie zdecydowałam się wtedy przy tych błyszczykach i przy tych chusteczkach. To jest Inglot 4SS. To jest takie jajeczko dosyć duże, to jest pędzel wielorakiego zastosowania, ja go kupiłam głównie do mega ultra szybkiego makijażu całej powieki, na przykład jakimś cielistym bazowym cieniem, on się będzie bardzo fajnie też sprawdzał do rozświetlacza, tutaj na nos, na kości policzkowe, na kupidyna gdzieś na brodę, do korektora, uważam, do przypudrowania, korektora pod oczy, tak naprawdę do czego, która z Was potrzebuje taki właśnie nie za mały, nie za duży, owalny pędzel, mięciutki, bardzo precyzyjnie, fajnie, miękko rozcierający produkt, tego bardzo polecam. Mówię, ja go będę stosowała i stosowałam go już kilkakrotnie do pudrowego cienia na całą powiekę, właśnie takiego bazowego, i makijaż trwa po prostu 3 minuty, więc świetny produkt Inglot 4SS. I jeszcze wtedy przy tych zakupach w Inglocie kupiłam sobie czarny liner Felt Tip Eyeliner Pen, tak się nazywa, taki malutki, kosztował 19,90, bardzo fajny, jest odkręcany. W takim mazaczku wygląda jak marker z ciemną końcówką. Maluję taką fajną, precyzyjną, bardzo czarną, bardzo ciemną linię. Ja na przykład użyłam go właśnie na wesele, kiedy kleiłam sobie rzęsy i gdzieś widziałam, że jakiś taki odrobinę za wysoko przykleiłam, że jest taki prześwit, troszeczkę skóry. Wypełniłam sobie tym linerem i świetnie się do tego nadawał. Jest bardzo trwały, bardzo precyzyjny, bardzo łatwo się nim rysuje i cena uważam też jest bardzo w porządku, bo kosztował 19,90. Kolejnym produktem, to jest chyba, to będzie moja miłość w ogóle ten produkt, bo to jest pomadka z Bobbi Brown. Tak naprawdę poszłam do Douglasa po Maca Plumful, a wyszłam z tą pomadką, bo ona mnie po prostu urzekła. To jest pomadka w odcieniu 35 Uber Rose Luxe Lip Color. To jest pomadka o niezwykłej miękkości, o bardzo chyba dużym takim naolejowaniu. Jest kremowa, miękka, ma piękny, zgaszony, różowy kolor. Spróbuję Wam tutaj koło tego linera zrobić swatch. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja Wam pokazywałam już ją na Instagramie, też Wam się podobała. Kolor można nasycać, można mocniej sobie wypełnić kontur, można delikatnie tylko jedną warstwą pomalować. Ona przepięknie się rozprowadza, jest niezwykle miękka. Ma bardzo subtelny, kosmetyczny zapach. Jest po prostu, dotyk tej pomadki na ustach jest czymś tak przyjemnym, tak właśnie miękkim, że no sama przyjemność uważam stosowania. Nie jest to pomadka matowa, jest to pomadka satynowa, wygląda na ustach kremowo, miękko, ładnie, długo się utrzymuje. Ten kolor właśnie do szarości, do jesiennych makijaży, po prostu do delikatnie podkreślonego oka, pięknie będzie wyglądał na ustach. Ja po przetestowaniu tej pomadki po prostu wiedziałam, że ją kupię, ale niestety cena jest dosyć wysoka, także taka jedna pomadka na cały rok uważam, czy nawet na kilka sezonów, to w zupełności wystarczy. Pięknie wygląda, klasyczna złota, tylko z czarnym napisem i tutaj z czarnym lakierowanym paskiem. Jeszcze raz Wam ją pokażę, no, jest naprawdę bardzo ładna i bardzo dobra gatunkowo, także mnie się strasznie podoba. Nie mam ją na ustach raz, bo nie mam po prostu jakby okazji, a tak na co dzień też nie chcę jej nosić. I byłam naprawdę bardzo zadowolona. Aż tutaj sobie spojrzę, to jest taki róż brudny, troszkę wpada w fiolet. Ona bardzo fajnie właśnie, bardzo estetycznie wygląda na ustach. I to chyba będzie koniec, pokażę Wam jeszcze tylko trzy produkty do pielęgnacji okolic nosa na katary, bo ja mam teraz permanentną alergię, a teraz jesteśmy i tak w sezonie przeziębień wszystkiego, więc może Wam się przyda taka informacja. Produktem, który stosuję najczęściej, jest maść witaminowa, jednak ona jest za tłusta na dzień i ten nos mi się tu błyszczy. Ja mam wiecznie zaczerwienione płatki nosa, bo ja mam wiecznie katar, więc ja takich produktów również wiecznie używam i dlatego chcę Wam je pokazać. Następcą, jaki dostałam ostatnio od alergologa, jest świetny produkt, Vitella Nose się nazywa, z jakiejś firmy Benemedo.
To jest produkt dostępny w aptekach. Już nie jest taki tłusty jak majs z witaminą A, a przy tym fantastycznie pachnie taką właśnie miętą pieprzową, czymś takim właśnie ziołowym, czyli jeszcze udrażnia nos, a przy tym nie szczypie tutaj tych zaczerpnionych miejsc i jest świetny. Nawilża, bardzo szybko się wchłania i właśnie zostawia ten zapach, który pozwala nam na takie dosyć szybkie właśnie udrożnienie nosa. Bardzo, bardzo fajny. Dobry też do noszenia w torebce, bo ma tylko 15 ml i się szczelnie zakręca, bo to się tak, ta maść witaminowa się tak szczelnie nie zakręca, ale ją również dobrze w okresie przeziębień mieć. I kolejny produkt, ostatni z tego długiego haulu, jaki kupiłam, to jest Lano Maść z Ziai. To jest pielęgnacja dla kobiet w ciąży w okresie laktacji, do pielęgnacji biustu, do pielęgnacji właśnie brodawek, jak mają podrażnione. Natomiast to jest lanolina w czystej postaci, więc ona również świetnie się sprawdza na podrażnienia. Tylko że ona, o ile ta maść jest taka właśnie tłusta i błyszcząca, to ta jeszcze do tego jest ciężka. Także ta będzie bardzo fajna do stosowania na noc, ale też w ciągu dnia, na przykład na jakieś spieszchnięte usta właśnie, czy podrażnione okolice nosa, również uważam, że będzie fajna. Cena tej maści, teraz wzięłam jej tydzień temu, kupowałam ją za chyba 11 zł. Także te trzy produkty do pielęgnacji właśnie kataralnych nosów również Wam polecam, bo ja je również ostatnio kupiłam i namiętnie ich używam. To już jest koniec tego długiego haulu. Zapraszam Was na kolejny filmik. Trzymajcie się ciepło.